czy wybuchnie trzecia wojna światowa? Bo taką tezę postawiło ostatnio dwóch poczytnych autorów w swojej nowej książce. Temat wydaje się wyjątkowo ważny i dlatego właśnie nim dzisiaj zajmiemy się w Klubu Tygodniku. Zapraszam do oglądania. Muszę przyznać, że ta współpraca zupełnie mnie nie zaskoczyła. Piotr Zychowicz, publicysta historyczny, autor wielu kontrowersyjnych książek, dał się poznać parę lat temu jako autor książki Pakt Ribbentrop-Beck, w której tłumaczył, że w 1939 roku Polska nie powinna była się oglądać na egzotyczne sojusze z Wielką Brytanią i Francją, tylko realistycznie poszukać jakiegoś rodzaju współpracy z Hitlerem, ponieważ w innym wypadku byłaby skazana na wojnę z dwoma silniejszymi od siebie mocarstwami, nazistowskimi Niemcami oraz Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak się oczywiście stało. Mogliśmy do tego, zdaniem Zychowicza, nie dopuścić, właśnie idąc na współpracę z jednym z tych mocarstw. Prawdopodobnie byłaby to Trzecia Rzesza. Ta propozycja, jakkolwiek kontrowersyjna, wzbudziła spory ferment intelektualny. Powstało wiele książek. Rafał Ziemkiewicz chociażby napisał Jakie piękne samobójstwo. Krzysztof Rak napisał książkę Polska, niespełniony sojusznik Hitlera. Oprócz tego obserwowaliśmy całą lawinę wznowień różnych książek z przeszłości. Stanisława Cata-Mackiewicza, Władysława Studnickiego czy Adolfa Boheńskiego. Tutaj wielką rolę odegrało chociażby wydawnictwo Universitas, które te książki drukowało. Dyskusja stała się większa, no i wzbudziła zainteresowanie wśród przynajmniej części Polaków, budząc jednocześnie nowy entuzjazm dla takiego bardziej realistycznego postrzegania stosunków międzynarodowych. Zdaje się zresztą, że w reakcji na powszechnie dominujący model, taki romantyczno-powstańczo-martyrologiczny, który zdominował naszą debatę publiczną na lata. I właśnie na tej glebie nowego zainteresowania Polaków realizmem wyrosła popularność drugiego z autorów, czyli Jacka Bartosiaka, który tym nowo nawróconym realistom postanowił opowiedzieć swoją geopolityczną narrację o tym, że de facto lekcje z 1939 roku mogą się przydać również dzisiaj. Dlatego nie zaskoczyło mnie, że tych dwóch panów znalazło wspólny język, no i efektem tego jest ta książka. Nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz, która to książka jest de facto zbiorem rozmów, które ci panowie odbyli. Te rozmowy można znaleźć na YouTube'owym kanale Piotra Zychowicza Historia Realna, z jednym chyba wyjątkiem. Rozmowy, od razu dodam, bardzo ciekawe, na bardzo różne tematy. Rosja, Chiny, sytuacja Polski, Stany Zjednoczone, trochę oczywiście historii II wojny światowej, kosmos, Izrael. Na pewno nie można narzekać na nudę. Jednak zasadnicze pytanie, kiedy zastanawiamy się nad tą książką, brzmi, czy ten tytuł, gdzie nie ma pytania, jest teza, nadchodzi Trzecia Wojna Światowa, grzyb atomowy, a czy ten tytuł to jest na serio, czy to jest pewnego rodzaju clickbait, zabieg marketingowy, który ma sprawić, że ta książka lepiej się rozejdzie, lepiej się sprzeda. Ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, musimy najpierw zastanowić się nad tym, w jaki sposób widzą świat panowie Zychowicz i Bartosiak. Otóż opisują oni dzisiejszą rzeczywistość tak. Spokojne czasy się skończyły. Amerykanom wyrósł bardzo poważny rywal na Pacyfiku, czyli Chiny. Jest to państwo, które rzuca im wyzwanie w sposób do tej pory bezprecedensowy, to znaczy nikt wcześniej nie był tak dużą potęgą gospodarczą w stosunku do potęgi Stanów Zjednoczonych, nawet Związek Radziecki u szczytów swojej fortuny. W związku z tym ta sytuacja będzie prowadziła do konfliktu, ponieważ pomiędzy tym rosnącym mocarstwem Chinami a dotychczasowym hegemonem Stanami Zjednoczonymi będzie pojawiało się silne napięcie, które prędzej czy później doprowadzi do wybuchu. I taki wybuch byłby tragiczną informacją również dla Polski, ponieważ oznaczałby, że Stany Zjednoczone muszą wycofać się z Europy i całość swoich sił skoncentrować na Pacyfiku i na tej walce z Chinami, pozostawiając
tutaj w Europie wolne pole dla Rosji. Ten parasol bezpieczeństwa, który do tej pory gwarantował Polsce spokój, pozwalał jej rosnąć w dobrobyt, by bardzo gwałtownie się skończył. Nawet gdyby do wojny nie doszło, to rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi będzie powodowała, że właśnie USA będą się stopniowo usuwać z Europy, co może w konsekwencji oznaczać, że w godzinie próby dla Polski okażą się dla nas równie egzotycznym sojusznikiem, jak w 1939 roku okazała się Francja i Wielka Brytania. W związku z tym nasz dylemat może powrócić do tej odwiecznej swojej postaci, czyli do wyboru pomiędzy Niemcami a Rosją. Rosji, zdaniem autorów, z oczywistych względów wybrać nie możemy. Pozostają więc Niemcy. Ale dzisiaj Niemcy to potęga przede wszystkim gospodarcza, a nie militarna. To państwo, które raczej chce dogadywać się z Rosjanami, jak to było w przypadku Nord Streamu 2, a nie wojować z nimi. W związku z czym z tej niewesołej sytuacji trzeba poszukać innego wyjścia. I tutaj Jacek Bartosiak proponuje swoją odpowiedź. Polska musi urosnąć w siłę za pomocą armii nowego wzoru. Armia nowego wzoru to jest taki koncept wymyślony przez think tank Jacka Bartosiaka. Recepta na to, jak Polska powinna zmodernizować swoje siły zbrojne, tak by móc przeciwstawić się Rosji, gdyby doszło do jakiejś agresji, oczywiście poza agresją nuklearną, na której odpowiedzi mieć nie będziemy. Jacek Bartosiak przekonuje, że jesteśmy w stanie to zrobić i gdyby nam się to udało, staniemy się podmiotem, a nie przedmiotem w relacjach z Niemcami i z Rosją. Tak mniej więcej w dużym uproszczeniu przedstawia się główna oś argumentacji w tej książce. Oczywiście niedoskonała ze względu na to, że jest to bardzo, bardzo duży skrót. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do samej książki. Książki, która zresztą pewnie stanie się albo już jest dosyć popularna, a będzie jeszcze popularniejsza chociażby po występie obydwu autorów u Krzysztofa Stanowskiego w Hyde Parku. Ale spodziewam się, że również dlatego, że ta książka trafia trochę w swój czas, trafia w ten kryzys na polsko-białoruskiej granicy, który powoduje, że właśnie poziom zagrożenia wśród Polaków, poczucia zagrożenia może być większy, że możemy również z większym niepokojem patrzeć na to, jak dogadują się mocarstwa ponad naszymi głowami, a więc te diagnozy, które w książce zostały zawarte, mogą jakoś rezonować z nastrojami społecznymi. Dlatego wydaje mi się tym ważniejsze, by porozmawiać o pewnych zastrzeżeniach, które do przedstawionej w książce wizji można mieć. Zgadzam się z jedną z głównych diagnoz postawionych w tej książce, że rosnąca potęga Chin będzie powodowała wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy, to zresztą już teraz obserwujemy, i że to będzie powodowało z kolei bardzo duży problem, dylemat, wyzwanie dla Polski, co zrobić dalej w kwestiach bezpieczeństwa. Być może to w ogóle jedno z największych wyzwań, przed którymi Polska stanie w najbliższych dekadach. Ten namysł podejmujemy zresztą również w Klubie Jagiellońskim. Opublikowaliśmy niedawno raport Nowy Strategiczny Ład, Transformacja Zachodu a Bezpieczeństwo Polski. Jest to raport złożony z tekstów przedstawicieli najwybitniejszych think tanków, środowisk zajmujących się polityką międzynarodową w Polsce. Jest tam również tekst Marka Budzisza ze Strategy and Future. Zgadzam się więc co do takiej ogólnej diagnozy. Czasami mam jednak problem ze szczegółami, które mam wrażenie są bardzo istotne, a wynikają ze stosowania takich geopolitycznych i realistycznych ram, które zniekształcają obraz. Postaram się wyjaśnić, o co mi chodzi na przykładach. Zacznijmy od geopolityki. Jacek Bartosiak mówi o chińskiej inicjatywie Pasa i Szlaku. Chodzi o zbudowanie infrastruktury transportowej przez masy lądowe Eurazji, żeby ominąć panujących na morzach i oceanach Amerykanów. Bo jak tłumaczy, Amerykanie mogliby bardzo potężnie w razie konfliktu uderzyć w chińską gospodarkę po prostu poprzez zastosowanie blokady morskiej. I w innym miejscu o tej samej inicjatywie Chińczycy uznali, że słynny niemiecki geopolityk z pierwszej połowy XX wieku, Karl Haushofer, miał rację. Zakładał on, że jeżeli połączy się świat drogami i szlakami kolejowymi, można się uniezależnić od handlu morskiego. I być może Haushofer, którego my w Polsce kojarzymy chociażby z pojęciem Lebensraumu, czyli tej przestrzeni życiowej dla Niemców, o którą chciał walczyć Adolf Hitler, być może Haushofer w ramach swojej epoki miał rację. On tworzył głównie w latach 20., 30. XX wieku, zmarł bodaj w roku 46., a więc na około dekadę przed tym, zanim na świecie pojawił się pierwszy kontenerowiec. Jakie to ma znaczenie?
wydaje mi się, że absolutnie kluczowe. Absolutnie nie wydaje się dziś możliwe, żeby Chiny mogły cały swój transport do Europy przerzucić na tory kolejowe. Ośrodek Studiów Wschodnich poświęcił temu cały raport, wskazując, że w 2017 roku Chiny wysłały do Europy drogą kolejową około 200 tysięcy TEU, czyli mówimy o takich jednostkach odpowiadających kontenerowi 20-stopowemu. Dla porównania, drogą morską powędrowało do Europy 10 milionów. EU. W związku z tym może się tak stać, że gdzieś w przyszłości ten transport kolejowy będzie odpowiadał nawet za kilka procent transportów chińskich dóbr do Europy, ale raczej nie więcej niż te kilka procent. Zresztą dobitny przykład tego, jakie mogą powstać problemy, widzimy dzisiaj w dobie wielkich zawirowań na szlakach morskich, kiedy wiele firm logistycznych chciałoby się przerzucić na tory, omijając te zakorkowane porty, omijając te problemy z dostępnością statków, tylko że okazuje się, że na tych torach powstają olbrzymie, olbrzymie korki i ta droga absolutnie nie jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowania, które się pojawiły w momencie zawirowań na szlakach morskich. W związku z tym wydaje się też, że Chińczycy na pewno znają te liczby, mają świadomość potencjalnych problemów i raczej w budowaniu swojej strategii nie opierają się na koncepcjach nawet najbardziej śmiałych przedwojennego niemieckiego geopolityka. Drugi przykład dotyczy założeń realistycznych. Panowie w jednej ze swoich rozmów rozmawiają o możliwości odmiany sojuszy, czyli o takiej sytuacji, gdzie Stany Zjednoczone sprzymierzyłyby się z Rosją, by odpowiedzieć na rosnącą potęgę Chin, a więc chodziłoby tutaj o manewr, który bywa nazywany odwróconym Kissingerem, bo właśnie w latach 70. to Kissinger opracował strategię polegającą na zbliżeniu z Pekinem tak, by równoważyć potęgę Związku Radzieckiego, czy zawrzeć sojusz przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Tym razem Amerykanie mieliby zastosować ten manewr w odwrotnym kierunku, sprzymierzając się z Rosjanami przeciwko Chinom. To bardzo ciekawa koncepcja teoretycznie, ale w praktyce zupełnie inaczej niż mówi Jacek Bartosiak, który twierdzi, że jest to bardzo prawdopodobne i jest to bardzo mało prawdopodobne. Otóż sojusz pomiędzy Pekinem i Moskwą opiera się na jednej bardzo mocnej przesłance, to znaczy właśnie na chęci usuwania, wypychania Amerykanów ze strefy wpływów obydwu mocarstw. Obydwu tym państwom zależy na ograniczeniu wpływów amerykańskich i to je jednoczy. Oprócz tego Rosjanie widzą w Chinach dużo lepszego partnera, również dlatego, że Chińczycy wcale nie roszczą sobie prawa do demokratyzacji Rosji w jakiejś bliższej lub dalszej przyszłości. Nie roszczą sobie również prawa do ingerowania w sprawy chociażby Europy Środkowej. Widzieliśmy to podczas zeszłorocznego kryzysu na Białorusi, gdzie pomimo licznych chińskich interesów na Białorusi, Pekin nie zdecydował się ingerować w te kwestie, pokazując, że to Rosjanie powinni w tej swojej domyślnej strefie wpływów reagować na tego rodzaju kryzysy i oni, Chińczycy, zostawiają im tu wolną rękę. W związku z czym należy powiedzieć tak, teoretycznie mogłoby dojść do takiej zmiany sojuszy, ale naprawdę nic nie wskazuje dzisiaj na to, byśmy mogli powiedzieć o tym, że jest to bardzo prawdopodobne. Takie zastrzeżenia mogą się wydawać niepotrzebnym szczegularstwem, ale wydaje mi się, że kiedy rysujemy mapę potencjalnego przyszłego konfliktu, nie możemy mylić się w tak zasadniczych kwestiach jak przyszłość światowego handlu w przypadku wojny mocarstw, czy strony, którą obierze sobie Rosja w tej globalnej konfrontacji, bo od tych błędów może zależeć nasze być lub nie być. I mam wrażenie, że właśnie w tych przypadkach te realistyczne czy geopolityczne ramy, jakbyśmy je nazwali, powodują kluczowe zniekształcenie obrazu. Inny problem, na jaki natrafiłem czytając tę książkę, to czasami przesadnie śmiałe rady, jakie formułuje Jacek Bartosiak. Przykład trochę spoza książki, ale pokazujący, o co chodzi. Ostatnio słuchając podcastu Polityki Insight, gdzie Jacek Bartosiak tłumaczył koncepcję armii nowego wzoru, zapytany o to, jak powinna Polska zareagować na ten kryzys w relacjach z Białorusią, który nastąpił po tych ostatnich wydarzeniach na granicy, zaproponował, żeby odpowiedzieć twardo i zdecydowanie
porywając białoruskiego pogranicznika. Przyznam szczerze, że trochę szerzej otworzyły mi się oczy, ale z drugiej strony pomyślałem, czasami pod presją w czasie wywiadu udziela się nie do końca przemyślanych wypowiedzi, więc zostawmy to na boku, zobaczmy, co pojawiło się w książce, bo to jest coś, co na pewno zostało później jeszcze przeczytane, przeanalizowane przez redaktora, zostało dopuszczone do druku. Proponuję przyjrzeć się scenariuszowi, jaki rysują panowie Zychowicz i Bartosiak w jednym z rozdziałów. Mówią mniej więcej coś takiego. Gdyby doszło do konfliktu zbrojnego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to może w tym samym czasie nastąpić jakaś wroga działalność Rosji w Europie Środkowej. Można sobie ją wyobrazić na przykład jako próbę destabilizacji sytuacji w jednym z państw bałtyckich, na przykład na Łotwie, za pomocą zielonych ludzików, czyli trochę tak jak to miało miejsce na Ukrainie, w sposób, który spowodowałby, że sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego nie wiedzieliby, czy tak naprawdę doszło do rosyjskiej agresji, czy też jest to jakiegoś innego rodzaju zamieszanie, powstałaby tutaj taka niejasność. W związku z tym snują dalej te wizje panowie Bartosiak i Zychowicz. Polska zostałaby nakłoniona przez sojuszników, czy nawet zmuszona do tego, żeby przyjść Łotwie z pomocą. I tutaj wystarczy ich zdaniem spojrzeć na mapę, by zorientować się, jakie by to rodziło problemy. Otóż polska armia mogłaby dotrzeć na Łotwę tylko poprzez Litwę, gdy tymczasem z Litwą mamy krótką granicę ograniczoną z dwóch stron poprzez obwód kaliningradzki i Białoruś. I teraz wystarczyłoby, zdaniem autorów, by Rosja zgromadziła swoje siły raz w Kaliningradzie i dwa na Białorusi i stamtąd rozpoczęła ostrzał polskiej armii maszerującej czy też jadącej na pomoc Łotwie. Przyznam szczerze, że już na tym etapie ten scenariusz budzi moje spore zdziwienie, bo jest nieco niekonsekwentny. To znaczy, jeżeli Rosjanie w ukryty sposób za pomocą zielonych ludzików destabilizują sytuację w Łotwie, to dlaczego w momencie, kiedy Polska rusza tej Łotwie na pomoc, nagle eskalują ten konflikt do otwartej wojny z Unią Europejską i z NATO, bo to przecież byłoby dokładnie tym, zaatakowanie polskiej armii, która przecież nie była w żadnym konflikcie ani z Rosją, ani z Białorusią. Ale zostawmy to na boku, bo tutaj pojawia się recepta, jaką przedstawia Jacek Bartosiak w tej sytuacji. Gdybyśmy rzeczywiście na poważnie chcieli iść do Rygi, siły zbrojne Rzeczpospolitej musiałyby najpierw wyeliminować rosyjskie siły na Białorusi i w obwodzie kaliningradzkim. To byłoby zgodne ze sztuką wojenną. Przyznam szczerze, że kompletnie nie rozumiem, w jaki sposób zgodne ze sztuką wojenną, w momencie, kiedy szlibyśmy na pomoc Łotwie, zaatakowanej przez wspomniane zielone ludziki, nie do końca wiadomo przez kogo, domyślamy się, że przez Rosję, ale nikt tego jasno nie powiedział, w jaki sposób zgodne ze sztuką wojenną byłoby rozpoczęcie wojny otwartej z dwoma innymi państwami, gdzie to Polska byłaby jasnym agresorem i gdzie jednym z tych państw byłaby Federacja Rosyjska. To niestety należy trochę poddać w wątpliwość realistyczność tych recept. I w tym miejscu należy się przyjrzeć tej centralnej propozycji, recepcie na polskie problemy, która pojawia się w tej książce, a więc temu, w jaki sposób, zdaniem Piotra Zychowicza czy Jacka Bartosiaka, Polska powinna odpowiedzieć na słabnięcie tego amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, który nad nami był przez ostatnie dekady rozłożony i na tą sytuację, gdzie będziemy zmuszeni wybierać pomiędzy Rosją a Niemcami i w obydwu przypadkach raczej nie będziemy do końca podmiotowi. Oczywiście tą receptą jest wzmocnienie własnej pozycji poprzez dwie rzeczy. Oprócz wspomnianej armii nowego wzoru mógłby to być też system regionalnych sojuszy na kształt koncepcji jagiellońskiej, polityki Piłsudskiego itd., itd. Polska mogłaby po prostu poszukać przymierza ze Szwecją, Ukrainą czy Rumunią, by w ten sposób jakoś starać się balansować tą nierównowagę w relacji z Rosją. I to jest piękna wizja, pytanie tylko, czy jest możliwa do zrealizowania. I zacznijmy może od tego komponentu sojuszniczego, gdzie Polska właśnie miałaby wyciągnąć różne państwa regionu do współpracy właśnie po to, by te rosyjskie niebezpieczeństwo zniwelować. Widzę tutaj spory
poważny problem. Większość partnerów, których moglibyśmy wciągnąć do tej współpracy, jest już dziś związana albo z NATO, albo z Unią Europejską, albo z obydwoma tymi podmiotami, i to właśnie tam szuka swoich gwarancji bezpieczeństwa. Tymczasem, gdybyśmy chcieli formułować taką strukturę, która byłaby jak bukaresztańska dziewiątka, która jest w ramach NATO, ale poza sojuszem, gdyby to miał być wyłącznie polski twór, prawdopodobnie skonfliktowałoby nas to właśnie ze wspomnianym NATO i kazało naszym potencjalnym partnerom wybierać pomiędzy gwarancjami od Polski, a gwarancjami od Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chyba nie trudno sobie wyobrazić, co te państwa miałyby wybrać, nawet gdyby te struktury, czy to europejskie, czy to transatlantyckie, znacznie osłabły. Państwa, które mogłyby wejść z nami w tego rodzaju sojusz, najprawdopodobniej i tak szukałyby gwarancji na Zachodzie. Wystarczy spojrzeć na to, co zrobiła Ukraina w momencie ataku Rosji. Czy szukała wsparcia w negocjacjach u Polski? Nie, szukała ich u Niemiec oraz Francji. Nie będę się tutaj wypowiadał na temat armii nowego wzoru, czy jest to projekt zły, czy jest to projekt dobry. Jak rozumiem, to co mówią eksperci od kwestii bezpieczeństwa, należy poczekać na to, co pojawi się wewnątrz tych atrakcyjnych ram, które udało się Jackowi Bartosiakowi zaprezentować. Nad tymi szczegółami podobno Strategy and Future jeszcze pracuje i kiedy one się pojawią, pewnie będziemy analizować, co znalazło się w środku. Na razie można powiedzieć, że zarysowywują się pewne problemy z implementacją, tak? Ambitnego programu reform. No bo to jest taki trochę program w stylu, jak to śpiewali bracia Golec, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Mamy niewydolną, przebiurokratyzowaną, źle wyposażoną armię, która w dodatku kupuje nie te uzbrojenie, które trzeba, wszystko jest źle zorganizowane, ale już wkrótce wystawimy armię, która będzie w stanie postawić się Rosji, w ogóle będziemy stanowić jakiegoś rodzaju potęgę w tej części Europy przynajmniej. Tymczasem po drodze musi się wydarzyć kilka rzeczy. Po pierwsze, musi się pojawić ekipa polityczna, która weźmie tego rodzaju koncepcję na warsztat. Przecież tego rodzaju modernizacja i reorganizacja będzie się wiązała chociażby z kosztami finansowymi, więc ci politycy będą musieli powiedzieć: drodzy wyborcy, na jakiś czas skończymy z 17 emeryturą, 500+, 700+ i tak dalej, ale w ramach obietnicy wyborczej dajemy wam wojsko. Mam wrażenie, że nieprzypadkowo w ostatnich kampaniach wyborczych wojsko rzadko było jakimś naczelnym tematem, jakąś główną wyborczą obietnicą. No bo pomyślmy sobie, co byłoby dalej w warunkach, gdyby takiego rodzaju partia wygrała już wybory, co zrobiłaby opozycja, czy nie powiedziałaby: hej, brakuje pieniędzy na żłobki, na transport publiczny i na reformę opieki zdrowotnej, ale obecna władza postanowiła wymachiwać szabelką w stosunku do Moskwy. Co zrobiłaby wówczas sama Moskwa? Czy nie poczułaby się zaalarmowana tym, że Polska tworzy jakąś nową, jeszcze skuteczniejszą siłę zbrojną, która ma właśnie zostać przeciwstawiona jej własnej armii, i czy nie postanowiłaby w jakiś sposób zareagować z wyprzedzeniem? Co zrobiliby sojusznicy z NATO, gdyby się dowiedzieli, że Polska buduje jakiegoś rodzaju armię, która może zadrażnić stosunki z Rosją? To są pytania, na które odpowiedzi ja w tej książce nie widzę. Nie zrozumcie mnie źle. Ja się zgadzam, że dla Polski jak najsilniejsza armia jest absolutnie korzystna. Ja tylko uważam, że jest bardzo ryzykownym opieranie naszej strategii bezpieczeństwa, naszych relacji z sojusznikami, naszego stosunku do Rosji na hipotetycznej, potężnej armii, którą wybudujemy albo nie wybudujemy, bo na przykład zmieni się ekipa, przyjdzie nowa władza i zadecyduje, że stare projekty lądują w koszu, a przecież już tak bywało. Nie wystarczy nam samo zmienianie map mentalnych i sama odwaga, do której zachęca Jacek Bartosiak. Na tego rodzaju wezwania można odpowiedzieć mottem tej książki, które to motto jest jednocześnie tytułem broszury Józefa Mackiewicza: Optymizm nie zastąpi nam Polski. No dobrze, to zadajmy sobie wreszcie kluczowe pytanie. Kiedy wybuchnie III wojna światowa? W książce Jacek Bartosiak udziela przynajmniej dwóch odpowiedzi. Na samym początku mówi, że ta wojna
już wybuchła. I porównuję to z sytuacją sprzed II wojny, czy z czasów II wojny światowej, mówiąc o tym, że ta II wojna światowa dla nas wybuchła w 1939 roku, ale na przykład w Mandżurii wybuchła w roku 1931, a w Czechosłowacji w roku 1938 i podobnie dzisiaj być może ta wojna już się toczy. Nieco dalej udziela innej odpowiedzi. Obawiam się, że do 2030, w ciągu niecałej dekady, możemy mieć kolejną wojnę. Przyznam, że niezbyt mnie satysfakcjonują te odpowiedzi. O ile w przypadku II wojny światowej rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten konflikt przynajmniej w niektórych częściach globu zaczął się wcześniej, o tyle trzeba sobie jasno powiedzieć, że tego rodzaju analizy mogliśmy zrobić już długo, długo po fakcie. Nikt, kto obserwował wydarzenia w Czechosłowacji, nie miał stuprocentowej pewności, że właśnie patrzy na rozpoczęcie wielkiego światowego konfliktu. I tak samo, nawet jeżeli ktoś w przyszłości, pisząc książkę historyczną, uzna, że w 2021 roku III wojna światowa już trwała, to Jacek Bartosiak z pełnym przekonaniem nie może tego powiedzieć dzisiaj. W drugim przypadku mamy raczej do czynienia ze zgadywaniem niż z poważną analizą. To trochę tak, jakbym teraz powiedział, że w ciągu najbliższych 15 lat rozpadnie się Unia Europejska. No i jeżeli się rozpadnie, będę mógł chodzić i mówić: przewidziałem to. Jeżeli się nie rozpadnie, pewnie nikt nie będzie pamiętał, że wykonałem tego rodzaju strzał. Dlaczego tak się czepiam tych odpowiedzi? Bo niestety mogą one mieć kluczowe znaczenie. Ta koncepcja, którą przedstawia Jacek Bartosiak, jest dosyć radykalna. To, że mamy zerwać z dotychczasowymi ograniczeniami, zmienić nasze relacje z sojusznikami, być może wyruszyć na konflikt z Rosją, może mieć dla nas daleko idące konsekwencje. Ujmę to w ten sposób. Jeżeli zdecydowalibyśmy, że to jest dobry kierunek, to będzie jakiś punkt A w czasie. Kiedy zdecydujemy, że tak, chcemy zerwać z ograniczeniami, nie chcemy, żeby nasi sojusznicy wpływali na to, w jaki sposób konstruujemy swoją armię, chcemy, żeby to była armia nowego wzoru, zdolna odstraszyć Rosję i zmuszająca Niemcy, by traktowała nas podmiotowo. Rozpoczniemy ten proces. Ale jest też punkt B w czasie, kiedy to osiągniemy tę armię nowego wzoru i będziemy mogli realizować te wszystkie założenia, o których mówiłem. I wreszcie jest odcinek pomiędzy punktem A i punktem B, kiedy jeszcze nie mamy armii nowego wzoru, nie mamy potencjału do odstraszania Rosji czy wygrywania z nią wojny, nie mamy innych gwarancji bezpieczeństwa, bo właśnie zantagonizowaliśmy naszych sojuszników, być może nawet postawiliśmy się poza NATO i jesteśmy przedstawiani jako wichrzyciel w Europie. I to jest dla nas najbardziej niebezpieczny okres. Odpowiedź na to, jak powinniśmy przetrwać pomiędzy punktem A i punktem B, jest być może bardziej kluczowa niż pytanie, czy równorzędna z pytaniem o to, w jakim kierunku Polska powinna zmierzać. Ja tej odpowiedzi w książce nie widzę. I teraz być może najważniejsze. Jeżeli rzeczywiście w ciągu najbliższych lat czeka nas globalny i totalny konflikt światowy, to być może gra jest warta świeczki. Być może należy podjąć takie ryzyko i liczyć, że jakoś się uda, bo inaczej i tak nie mamy lepszej odpowiedzi. Kłopot w tym, że to wcale nie jest jednoznaczne. Ostatnio na Twitterze pojawił się cytat z tej książki. To jest silniejsze od woli ludzkiej. Wojny wybuchają jak burza, jak trzęsienie ziemi. To działa jak prawo grawitacji. Gdy interesy są nie do pogodzenia, mocarstwa idą na wojnę. Komentowałem ten cytat, tę grafikę, pytając, czy również można ze wzoru obliczyć, kiedy wybuchnie wojna, tak jak możemy ze wzoru policzyć siłę grawitacji. No i wielu zwolenników Jacka Bartosiaka na Twitterze uznało, że to z mojej strony głupia złośliwość, ale to nie jest głupia złośliwość. To jest zasadnicze pytanie. Czy z faktu, że pojawiły się czynniki, które powodują, że dzisiaj wojna Chin ze Stanami Zjednoczonymi jest bardziej prawdopodobna, wynika, że ta wojna jest pewna jak 2 plus 2 równa się 4? Moim zdaniem nie. Mieliśmy już jedną zimną wojnę, kiedy wydawało się, że konflikt, nawet konflikt nuklearny, jest nie do uniknięcia i nawet podczas kryzysu kubańskiego był on niezwykle bliski, ale jednak wojna nie wybuchła. Więc
tak samo tym razem nie mamy pewności, nawet jeżeli tego rodzaju czynniki powodujące, że ten konflikt jest bardziej prawdopodobny, istnieją, że do niego dojdzie. Nawet gdyby rzeczywiście doszło do wojny, to czy mamy pewność, że ta wojna to z całą pewnością będzie globalna, wyniszczająca, totalna, angażująca wszystkie ważniejsze państwa na świecie, konfrontacja, którą moglibyśmy nazwać wojną światową? Znowu, wydaje mi się, że nie. Determinizm, który sugerują geopolityczne kalki czy realistyczne teorie napięć strukturalnych, w rzeczywistości nie istnieje. Zmian w światowej polityce nie opisują takie same matematyczne wzory, jak te, które da się wyprowadzić z fizycznych praw. O tym, czy wybuchnie wojna, nie decydują tylko układy sił, ale także nastawienie społeczeństw, ale także dostępna technologia, błędy polityków, wydarzenia losowe itd., itd. Nie da się z całą pewnością powiedzieć, że dojdzie do wojny światowej albo że ta wojna światowa już wybuchła. Z drugiej strony należy pamiętać, że tego rodzaju przepowiednie potrafią być samospełniające. Jeżeli cały świat zacznie zachowywać się tak, jakby do wojny światowej musiało dojść, to pewnie do niej dojdzie. Jeżeli Polska zacznie wszemi wobec głosić, że przygotowuje się do wojny z Rosją, to może taką wojnę, nawet niechcący, sprowokować. W swoich rozmowach Bartosiak i Zychowicz bardzo często powracają do wątku II wojny światowej, do 1939 roku i do wniosków, jakie z tamtej lekcji płyną dla Polski na temat egzotycznych sojuszów i sojuszników, którzy nie są w stanie nam przyjść z pomocą. Ja się zgadzam, że to jest bardzo ważna lekcja. Również dzisiaj powinniśmy dokładnie szacować potencjał naszych sojuszników do przyjścia nam z pomocą, a nie opierać się wyłącznie na gładkich słowach, jakimi czasem nas raczą. Ale myślę, że jednocześnie powinniśmy pamiętać o innej ważnej lekcji, która płynie z tamtych czasów. Mianowicie tuż przed II wojną światową II Rzeczpospolita uwierzyła, że jest mocarstwem, wcale tym mocarstwem nie będąc. O tym również musimy pamiętać i o tragicznych konsekwencjach, jakie miała ta pomyłka w ocenie własnych możliwości. Tak samo my dzisiaj powinniśmy raczej myśleć o tym, w jaki sposób ocenić nasze zasoby, ocenić nasze możliwości i nasz potencjał realistycznie, bo jeżeli pomylimy się w tej ocenie, to najlepiej odmienione mapy mentalne nam nie pomogą.